Choć obaj synowie króla Aegona III nie żyli, jego trzy córki pozostały przy życiu. I niektórzy prostaczkowie, a nawet garstka lordów uważali, że żelazny tron powinien teraz przypaść księżniczce Daenie. Było ich jednak niewielu. 10 lat od osobnienia w krypcie dziewic pozbawiło Daenę i jej siostry potężnych sojuszników. A pamięć o nieszczęściach, jakie spadły na 7 królestw, gdy na żelaznym tronie zasiadła kobieta, pozostawała świeża. Co więcej, wielu lordów uważało Daenę zbuntowaną za zuchwałą i nieokiem znaną, a także rozwiązłą, jako że przed rokiem wydała na świat Benkarta, którego nazwała Daemonem, a przy tym uparcie nie chciała zdradzić imienia jego ojca. Odwołano się zatem do precedensów stworzonych przez Wielką Radę z roku 101 oraz przez Taniec Smoków i odrzucono pretensje sióstr Baelora. Korona przypadła jego stryjowi, księciu Viserysowi, który był królewskim namiestnikiem. Pisze się, że Daeron wojował, Baelor pościł, a Viserys władał. Przez 14 lat służył jako namiestnik swym bratankom, a przed nimi swemu bratu, królowi Aegonowi III. Powiadają, że był najbardziej błyskotliwym namiestnikiem od czasów Septona Barta, choć skuteczność jego rzetelnych starań cierpiała za panowania złamanego króla, który nie próbował zadowolić poddanych ani nie pragnął ich miłości. W swych żywotach 4 królów wielki maester Caeth wyraża bardzo niewiele opinii na temat Viserysa, czy to pochlebnych, czy nie. Są jednak tacy, którzy sądzą, że księga powinna opowiadać o 5 królach, w tym również o Viserysie. Caeth pominął go jednak, przechodząc bezpośrednio do omówienia panowania jego syna, Aegona Niegodnego. Po tańcu Viserys spędził kilka lat jako zakładnik w Lys, skąd wrócił z piękną lyseńską żoną, Larą Rogar, wywodzącą się z bogatego i wpływowego rodu szlacheckiego. Wysoka i smukła Lara, o srebrno-złotych włosach i fioletowych oczach, świadczących o waleriańskiej krwi, była 7 lat od niego starsza. Nigdy nie czuła się częścią królewskiego dworu i nie była tu szczęśliwa. Lecz nim wróciła do rodzinnego Lys, dała Viserysowi 3 dzieci. Najstarszym z nich był Aegon, urodzony w Czerwonej Twierdzy w roku 135 od podboju, po powrocie Viserysa z Lys. Silny chłopak wyrósł na przystojnego, pełnego uroku mężczyznę. Okazał się jednak kapryśny, nieodpowiedzialny i zainteresowany wyłącznie przyjemnościami. Kosztował ojca mnóstwo kłopotów, 7 królestwom przyniósł zaś wiele bólu. W roku 136 przyszedł na świat 2 syn Viserysa, Aemon. W dzieciństwie był równie krzepki jak Aegon, a także równie piękny. Nie podzielał jednak jego wad. Z czasem stał się największym szermierzem i rycerzem turniejowym epoki, godnym tego, by otrzymać mroczną siostrę, noszoną przed nim przez księcia Daemona, królów Jaehaerysa I i Maegora I oraz królowe Visenye. Zasłynął jako smoczy rycerz z uwagi na trójgłową bestię, wykutą z białego złota, którą nosił na hełmie. Do dziś niektórzy uważają go za najszlachetniejszego rycerza w dziejach. Jest też jednym z najsławniejszych gwardzistów królewskich. Ostatnim z dzieci Viserysa była jego jedyna córka, Naerys, urodzona w roku 138. Skórę miała ponoć tak bladą, że wydawała się niemal przezroczysta. Była kruchej budowy, a brak apetytu czynił ją jeszcze drobniejszą i miała bardzo delikatne rysy. Minstrele tworzyli pieśni, wysławiające jej oczy, ciemnofioletowe i bardzo wielkie, osłonięte jasnymi rzęsami. Ze swych braci bardziej kochała Aemona. Potrafił bowiem ją rozśmieszyć i w przeciwieństwie do Aegona, choć w części podzielał jej pobożność. Kochała bowiem 7 równie mocno jak brata, a może nawet mocniej. I mogłaby zostać septą, gdyby jej pan ojciec na to pozwolił. Viserys nie zgodził się jednak i w roku 153 wydał ją za swego syna Aegona z błogosławieństwem króla Aegona III.
Minstrele śpiewają, że zarówno Aemon, jak i Naerys płakali podczas ceremonii. Historycy mówią nam jednak, że bracia pokłócili się podczas wesela, a Naerys płakała podczas pokładzin, nie zaś ślubu. Są tacy, którzy utrzymują, że szaleństwom młodego smoka oraz Baelora Błogosławionego winny był książę Viserys. Inni jednak twierdzą, że starał się on w miarę możliwości temperować ich najgorsze obsesje. Choć jego panowanie trwało niewiele dłużej niż rok, warto pamiętać o wprowadzonych przez niego reformach królewskiego dworu oraz jego funkcji, o utworzeniu nowej mennicy królewskiej, o wysiłkach zmierzających do zwiększenia wymiany handlowej z drugim brzegiem Wąskiego Morza oraz zmianach, jakie wprowadził w kodeksie praw spisanych podczas długich rządów Jaehaerysa Pojednawcy. Viserys mógłby stać się nowym pojednawcą, nigdy bowiem nie było króla zdolniejszego i sprytniejszego niż on. Jego śmierć na nagłą chorobę w roku 172 była prawdziwą tragedią. Nie potrzeba dodawać, że niektórzy uznali tak szybki zgon za podejrzany. Nikt jednak nie ważył się wówczas powiedzieć tego na głos. Miało minąć z góra dziesięciolecie, nim po raz pierwszy przelano na papier oskarżenie, że Viserysa otruł nie kto inny, jak i jego następca i syn Aegon. Czy w tych podejrzeniach jest ziarno prawdy? Nie wiemy. Jednakże biorąc pod uwagę wszystkie nieprawe, haniebne czyny popełnione przez Aegona Niegodnego przed koronacją i po niej, nie można wykluczyć takiej możliwości. Ponieważ algorytmy YouTube'owe są bezlitosne, będziemy wdzięczni za subskrybowanie naszego kanału, a także za kliknięcie w dzwoneczek. Będzie to dla nas ogromna motywacja, a także pomoże nam to rozwijać nasz kanał.